inaczej. Nawet wypisanie leków przy zwykłej wizycie trafia do karty pacjenta. W szpitalu jest zapisywane, co, kiedy i jak zrobili lekarze. To dokumentacja medyczna. Potem trafia do archiwum szpitalnego, takiego jak to w Łęcznej. Poszczególne oddziały w poszczególnych regałach. Dostęp do swojej karty ma pacjent, tylko on. Chyba że napisze specjalną zgodę, by dokumentację w razie czego mogła dostać rodzina. Ja przyjechałem nieprzytomny. Problem zaczyna się właśnie w takich przypadkach, gdy pacjent w ciężkim stanie zgody po prostu wyrazić nie może. Gdy nie odzyska przytomności lub umrze, rodzina dokumentacji nie dostanie. Nawet gdy była zgoda w jednym szpitalu, w drugim nie obowiązuje. Dzisiaj nie mamy podstaw prawnych, żeby przekazać osobie trzeciej dokumentacji medycznej, jeżeli nie mamy do tego upoważnienia. A w grę może wchodzić błąd lekarski. Tak było w przypadku żony Tomasza Trautmana. W zeszłym roku trafiła do tego szpitala nieprzytomna. Pani Ewa miała udar, ale nie postawiono prawidłowej diagnozy. Na dyżurze nie było radiologa, choć być powinien. Czy jest krew w mózgu, czy tej krwi nie ma? No to jest być albo nie być dla takiego pacjenta. Źle opisano zdjęcia z tomografii. Zbyt późno zaczęto właściwe leczenie. Pani Ewa zmarła. Bo tu jest czarno na białym. Jest, bo dokumentację udało się wynieść ze szpitala. Nielegalnie, bo nieprzytomna. Żona nie mogła wydać zgody na przekazanie akt mężowi. Dokumenty są z różnymi opisami i dziwnymi korektami. Będziemy w stanie udowodnić przed sądem, że ta dokumentacja była fałszowana. Ale zgodnie z prawem by się to nie udało. Tomasz Trautman nie miałby dowodów, a bez dowodów prokuratura pewnie nie wszczęłaby śledztwa. To są wszystko sprawy. Coraz więcej takich spraw trafia do Rzecznika Praw Pacjenta, dlatego pani rzecznik sprawdziła, jak jest to rozwiązane w innych krajach Unii. Tam jednak regulacje prawne są bardziej elastyczne i bardziej dostosowane do różnych sytuacji losowych. Rzecznik wystąpiła do minister zdrowia o zmianę przepisów, by nie wymagać zgody pacjenta, jeśli ten wydać jej nie jest w stanie. Ale urzędnicy na razie problemu nie widzą. To prawo chroni pacjenta w pierwszej kolejności. Chodzi o to, że to właśnie pacjent decyduje o tym, kogo chce upoważnić. Nie chroni to pacjenta, chroni lekarzy, jeśli doszło do błędu, mówią prawnicy. Nasza pozycja jest po prostu bardzo słaba. Na razie więc kolejne akta pokrywają się kurzem. Dzięki sprawie Tomasza Trautmana coś zaczęło się zmieniać. Lekarz, który nielegalnie wyniósł dokumentację ze szpitala, nie będzie ukarany, bo śledczy uznali, że jednak prawda jest ważniejsza niż nieżyciowe przepisy. Małgorzata Mikulska-Rębek, Wydarzenia.